No tak jak na przykład jest ze stratą w działalności gospodarczej, że na przykład się rozpisuje na 3 kolejne lata w rozliczeniu. Znaczy, chodzi o to, że za dany rok nie muszę składać do odliczenia, tylko mogę sobie uzbierać wszystkich kalat, tak? I to tylko wtedy. Nie, powinna pani złożyć to w każdym roku, tylko pani... może wyjść taka sytuacja, że pani ulga podatkowa wyniesie na przykład 10 tysięcy, a podatku ma pani do zapłacenia 2 tysiące. W związku z tym pani tylko 2 tysiące wtedy odzyska tego podatku, a 8 tysięcy zostanie do rozliczenia w roku następnym. Ważna też informacja, że przedsięwzięcie nie może być realizowane w domkach letniskowych, czyli wykazywanych, znaczy wykorzystywanych. To czasami jest taka sytuacja, że jakieś domki są, nawet ludzie mieszkają cały czas, ale one są w strefie, gdzie jest letniskowych. W strefie takiej letniskowej i nie można tego przekwalifikować ze względu na to, że tak jest zapisane w innych dokumentach. No to niestety wtedy nie można skorzystać z ulgi. No nowo montowane kotły na paliwo stałe to muszą te wymogi spełniać jako projektu. Też klasa piąta oczywiście. Kotły na paliwo gazowe muszą mieć efektywność energetyczną przynajmniej A. Pompy ciepła przynajmniej A+, to co w zasadzie już mówiłem. Wszystkie przegrody, które będą finansowane w ramach programu po dociepleniu muszą spełniać warunki techniczne, które będą obowiązywać dopiero od 2021 roku. No, w przypadku, gdy indywidualne źródło ciepła, no to tylko jak nie ma możliwości podłączenia do sieci, jak nie ma możliwości podłączenia do instalacji, do sieci gazowej, to wtedy no, jest tutaj brak uzasadnienia z tym, że no jest tak zapisane w zasadach i nie udało nam się rozszyfrować czy uzyskać od Narodowego Funduszu, co tutaj należy rozumieć. Pod tym względem my ciągle występujemy o pewne wyjaśnienia, bo to oni pisali te zapisy. Niektóre się udało wyjaśnić i odstępujemy od tego. Na przykład był taki zapis, że wyboru wykonawcy należy dokonać z zachowaniem konkurencji. No i co to, no i co to znaczy? No właśnie. Przetarg? No a dlaczego? No a jak przetarg, no to kto ustali warunki przetargu? No ja. No, no właśnie. No a człowiek nie podlega, osoba fizyczna nie podlega pod ustawę o zamówieniach publicznych, w związku z tym po co? No, no ktoś przeoczył, pewnie ściągnęli, chcieli być za dobrze, ściągnęli z jakichś innych dokumentów, które mieli dla instytucji publicznej, budynku użyteczności publicznej, no to taki zapis został. W tej chwili go wycofano, już nie ma tego obowiązku. Natomiast tu jest zapis, że brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci ciepłowniczej niż gazowej. No i co to znaczy uzasadnienie ekonomiczne? Żeby ktoś powiedział, że jeżeli, nie wiem, jest koszt przyłącza wyższy niż, nie wiem, 5 razy koszt kotła czy coś tam, no jakaś byłaby relacja. A ale tak, jeżeli ktoś ma instalację gazową, no to ten czas po tym 2019 roku wypada z pieca tego na paliwo stałe, tylko musi założyć piec na gaz. Tak, to znaczy to nie koniecznie po 1 lipca. W ogóle, jeżeli ma pan dostęp do gazu na działce, to panu nie przysługuje dofinansowanie na kocioł na paliwo stałe. To nie, ale już panu wyjaśniam, bo może jeszcze do lipca tego roku można składać w takiej sytuacji na kocioł, ale nie na węgiel, tylko na paliwo odnawialne, czyli na biomasę. Jeszcze do lipca tego roku można składać, żeby to był kocioł na biomasę. Jak będzie na biomasę, to jeszcze zostanie przyjęty do lipca, a od lipca powiedzieli, że już nie i że będzie tak samo traktowane paliwo, znaczy węgiel, jak i biomasa, jako paliwo stałe. No ale to są też, mamy wielu wnioskodawców, którzy przychodzą i mają stare kotły, nie takie stare, ale węglowe i chcą przejść koniecznie na gaz, bo po prostu nie mają siły już palić tym kotłem. I to szczególnie w starszym wieku osoby... Nie mieli siły palenia, bo nie mieli siły zapalić za gaz. No tak, ale jeżeli się dom dociepli i to też kwestia użytkowania budynku. Ja sobie zdaję sprawę. Jeszcze wydać przykładowo te 100 tysięcy na docieplenie budynku, a później na końcu wymienić kotłem na gaz, wtedy wszystko cacy, tylko
tylko kwestia jest, że wracamy do punktu wyjścia. Pan, tutaj nasi ludzie naprawdę ciężko komuś wyjąć 10 tysięcy, a nie 100 tysięcy i żeby to później wszystko się... No wiem, ja sobie zdaję sprawę, ja żyję już na tym świecie trochę lat i wiem, jak się budowało, i wiem, jak się budowało domy w Polsce, że ludzie po prostu robili sami pustaki z żużla, albo nawet budowano w ten sposób, że zasypywano żużel zmieszany z cementem w szalunku i w ten sposób całe ściany były budowane, a przecież taka ściana nie ma żadnej izolacyjności. No i tak wybudowano, no i teraz jest problem, że trzeba to docieplić, no i jak to zrobić, a tenże człowiek... Do instalacji gazowej, to w tym momencie będzie musiał palić gazem i sam nie wie, ile tego gazu spali, bo mamy pieczurę. No to dlatego podstawowe działanie powinno być takie, że docieplamy, ograniczamy straty i dopiero wtedy. Druga sprawa to jest też, że trzeba takie budynki duże, bo też niektóre z tych budynków są tak wybudowane, że jest to trzy kondygnacje, powiedzmy, jakieś jeszcze poddasze, no i teraz zostali tam tylko emeryci, bo młodzi są za granicą i wcale nawet nie zamieszkają, nie zamierzają tu wracać. No i teraz jak taki dom ogrzać, nie? No i co, i docieplać go całego, jak tam jest 300 metrów do docieplania elewacji na przykład i stropy jeszcze, bo też kiedyś strop nad najwyższą kondygnacją wylany betonem bez żadnego ocieplenia, bo już na to nie było, albo nie było materiału, żeby to zrobić. No to są błędy po prostu historyczne. My tego nie wyprostujemy inaczej. Dobrze, że chociaż taki program istnieje, przy pewnych ograniczeniach można dużo tutaj zrobić, bo można wymienić źródło ciepła i na przykład ocieplić tylko kawałek. Nikt nie mówi, że trzeba docieplać cały, bo można tylko parter docieplić, zrobić sobie wzymsik, a reszta jak jest nieużytkowana, to jej nie dociepli. Pan zadał przerwę, gdyż pogadają, dobrze, to jedźmy dalej. Jedźmy dalej, bo tu już niedużo zostało i przejdziemy do wniosku, ewentualnie do pytań i dyskusji. Co trzeba dołączyć do wniosku? Trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające wysokość dochodu. Wszyscy żyją? No, Bóg był niezły. Do wniosku trzeba dołączyć dokumenty potwierdzające wartość dochodu, znaczy wysokość dochodu. Proszę Państwa, wniosek najlepiej wypełniać przez internet. Nawet jak ktoś ma jakiś tam problem z tym, to może lepiej wykorzystać wnuczka czy coś, żeby pomógł z funkcjonowaniem systemu komputerowego, znaleźć to na stronie internetowej, bo tam najwięcej danych to są Wasze dane personalne, numery działek, takie rzeczy, które z klawiatury się wpisuje bardzo elegancko, szybko, jest pomoc do tego, można nawet jak ktoś nie zna adresu, nie wiem, Urzędu Skarbowego, to jest tam kliknąć, można sobie wyszukać w liście, bo są rozwijane listy pomocnicze. Po wydrukowaniu takiego, no dojdziemy też potem do wniosku, jest tam arkusz wstawiony, jak nie trzeba audytu, żeby wyliczyć odpowiednią grubość izolacji, jaką budynek trzeba docieplić, to jest taki arkusz kalkulacyjny, że można sobie to obliczenie przeprowadzić samemu, wpisując tylko rodzaj materiału, jak się wpisze styropian biały, bo to jest proste, albo styropian grafitowy, to on nawet sam narzuci, jaki współczynnik średni dla tego rodzaju styropianów jest dostępny na rynku i w ten sposób można te obliczenia sobie przeprowadzić. Grubość tylko wprowadzić. Jeżeli się wprowadzi grubość styropianu, wielkość powierzchni, to praktycznie w ostatniej kolumnie się pojawi stwierdzenie, czy to spełnia wymagania programu, czy nie spełnia. Jak nie spełnia, to można zmienić materiał na trochę lepszy, albo zastosować większą grubość i doprowadzimy do sytuacji, że wyjdzie, że spełnia, no i potem tak trzeba zrealizować. Tak są wymienione różne przegrody budowlane. Jeśli chodzi o na przykład okna we wniosku, no to trzeba znać ich wymiar. Bez tego się nie wypełni. Jest punkt konsultacyjny w Tarnowie, gdzie można przyjechać tam w dawnym Urzędzie Wojewódzkim na czwartym piętrze, pokój 404. Jest tam przez 4 dni w tygodniu pracownik, który może pomóc wypełnić, można u niego to wypełnić. Tylko trzeba mieć ze sobą wszystkie te papiery.
żeby znaczy, całą tą wiedzę, która jest potrzebna do wpisania wniosku, no bo jak ktoś przyjdzie i nie ma numeru konta i nie ma numeru księgi wieczystej albo numeru działki, na której dom stoi, no to tego nie wypełni, a jak tego nie wypełni, to nie wpisze, to wniosek nie zostanie zatwierdzony. Także tak to wygląda. Czy teoretycznie, no pewnie ludzi czeka tam trochę i jest ciężko. Nie, bardzo często ten pan jest w terenie i naprawdę jedna osoba na tak dużą aglomerację, jak jest powiat tarnowski, to jest trochę mało. Już są dwie, już dzisiaj byłem, to są dwie. To są dwie osoby, natomiast no, jak pan tam był, to widział pan też, że małe pomieszczenie, staramy się o jakieś drugie pomieszczenie, żeby uzyskać, no ale... A czemu piątki jest czynne? No bo w piątek on w ciągu tygodnia zbiera te wszystkie dokumenty, a w piątek jedzie do Krakowa i tam się zajmuje też oceną wniosków i dostarczeniem tych dokumentów, które zebrał tutaj. Żeby... A może gmina będzie wypełniać? No właśnie nie ma takiej, proszę Panią, sytuacji, bo instytucją, która ma te wnioski zbierać i oceniać, jest Wojewódzki Fundusz. Natomiast gminy i różne podejście jest samorządów w tej kwestii. W niektórych gminach wójtowie, no jak byliśmy te spotkania w październiku, deklarowali, że tak, on stworzy u siebie takie stanowisko, no ale potem wychodziły problemy, że ludzie na przykład mieli pretensje do gminy i skarżyli, nawet były sprawy sądowe, o to, że na przykład pomagał pracownik gminy wypełnić wniosek o dopłaty rolne, jakieś tam z tego tytułu, no a potem się okazało przy jakiejś kontroli, że trzeba było te pieniądze oddać, a mieszkaniec mówił, no ale to mi przecież pracownik gminy wypełnił i to ja mam teraz oddawać pieniądze, a on mnie wprowadził w błąd i tak dalej. Po prostu samorządy chcą uniknąć takich sytuacji, a ponieważ nie funkcjonuje gmina w tym wypadku, zresztą gmina ma naprawdę dużo roboty z innymi programami, które realizuje z, na przykład ze środków unijnych, biorąc pieniądze z Urzędu Marszałkowskiego. Ja sobie zdaję sprawę z tego, ile to jest pracy, no bo jeżeli pan tu mówił o 200 kotłach, które żeście dofinansowali, to ktoś musi potem przejść i odebrać te 200 kotłów, ktoś musi sporządzić odpowiednie zestawienia, rozliczenia i tak dalej, przekazać te pieniądze, rozliczyć w Urzędzie Marszałkowskim. No trzeba by gminę rozbudować. My sobie też zdajemy sprawę, że Wojewódzki Fundusz jako instytucja do obsługi takiej liczby ludzi, jaka się w tej chwili osób fizycznych pojawi z wnioskami w funduszu, to też musi znacznie zwiększyć u siebie zatrudnienie, no i robimy to cały czas. Natomiast myśmy na przykład w programie, bo myśmy zaczęli już 2 lata temu ten program JAWOR do termomodernizacji budynków dla osób fizycznych, żeby wesprzeć te działania, które Urząd Marszałkowski na wymianę kotłów, bo tam był warunek, że dom ma być docieplony, no to w ciągu roku zawarliśmy 200 umów na dofinansowanie w ramach tamtego programu. No i z tym mogliśmy sobie poradzić, z 200 umowami. W tej chwili wychodzi, że myśmy 200 umów, gdyby przyjąć, że 10 miliardów jest rocznie z tego programu, proporcjonalnie do wykorzystania w całym kraju, to 900 milionów powinno być wykorzystane w województwie. Jak podzieliliśmy przez średnią wartość wniosku, to wyszło, że myśmy powinni 200 umów podpisywać dziennie. No i to jest, i to nie wiem, czy jakakolwiek instytucja jest w stanie to zrobić. Także tak to wygląda statystycznie. I pewnie jest taka sytuacja, że w pierwszej chwili, w pierwszym roku działania tego programu będą na pewno mniejsze środki na to przeznaczane niż te 10 miliardów w skali kraju, proporcjonalnie liczone z tych 103 miliardów, a jak będzie w następnych, to nie wiem. No. Także tutaj na pewno jakieś problemy będą się pojawiać. No, my chcemy jak najwięcej. Były propozycje, żeby gminy udostępniły, nie gminy, przepraszam, tylko powiaty udostępniły też jakieś pomieszczenia, gdzie fundusz mógłby swoich pracowników tam przysyłać przynajmniej raz czy dwa razy w tygodniu na takie konsultacje, gdzie można by... Ale jest to też problem z łącznością, z siecią, to jest problem no, też dane osobowe. Przecież pracownik, który będzie pomagał w gminie wypełniać taki wniosek, no to praktycznie wszystkie dane osobowe tutaj każdej osoby ściąga. To nie jest takie oczywiste. Są oczywiście firmy, które zaraz się pojawiły i chcą takie wnioski wypełniać za całkiem niemałą kasę. No, także to system w innych wypadkach było też tak, że jak się starało o środki unijne, to mogły dowolne firmy konsultingowe przygotowywać wnioski. Myśmy widzieli, jak to wyglądało w POIŚ-u, czy w jakichś innych działaniach ze środków unijnych. Gminy za to płaciły czasem bardzo duże pieniądze, za właściwe przygotowanie wniosku. No ale wracajmy do tego tematu. Co potrzeba jeszcze do złożenia wniosku?
Więc przede wszystkim dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, audyt energetyczny, jeżeli był wykorzystywany, numer księgi wieczystej, no to powinien każdy wpisać do wniosku. Jak mamy ten numer, to już nie potrzebujemy żadnego wyciągu, my sobie sprawdzimy, kto jest właścicielem. Mogą się zdarzyć sytuacje, że ktoś ma na przykład jakiś stary wyciąg z ksiąg wieczystych sprzed lat na pożółkłym jeszcze papierze i on ma stary numer, to tu możemy mieć problem, jak to sprawdzić, bo w tej chwili księgi mają zmienione numery i to dobrze byłoby mieć ten aktualny numer księgi wieczystej, taki po zmianie już. Jeżeli ktoś twierdzi na przykład, że posiada źródło ciepła spełniające wymogi programu, to też powinien dostarczyć dokumenty, które to potwierdzają. No i tu jest pewien problem, bo kotły kondensacyjne takie sprzed 5 czy tam 7 lat, a ludzie takie na przykład mają, no nie miały żadnych dokumentów potwierdzających, że on ma efektywność A, bo nie było wtedy jeszcze tego systemu kolorowych pasków. Były wtedy systemy jakimiś gwiazdkami oznaczane w Unii Europejskiej. Jeżeli ma 4 gwiazdki, to jest ok, ale już jak ma 3 gwiazdki, to już nie w porządku i już się nie kwalifikuje. Czy na przykład w przypadku pompy ciepła, takiej starszej, która funkcjonuje już na przykład 10 lat, a część takich też na pewno jest istniejących i nie ma na to dokumentu, że on ma klasę A+, no to jest problem i w wyjaśnieniu Narodowego Funduszu, w takim załączniku dotyczącym wymagań technicznych jest zapisane, że należy w takim razie zwrócić się do instytucji certyfikującej pompę ciepła, żeby się na ten temat wypowiedziała i wydała świadectwo dla danej pompy ciepła. No. No, wtedy potrzebne jest udokumentowanie, no jeżeli ktoś tak bardzo będzie podchodził, no to niestety mogą być pewne wykluczenia, że na przykład uznamy, że nie ma takiego dokumentu, a jest jasno opisane, że ma być dostarczony, no i wtedy się nie kwalifikuje. Jeżeli nowy budynek, to kserokopia pozwolenia na budowę. No i oświadczenia tam są takie do pobrania ze strony internetowej o przetwarzanie danych osobowych, to jest ODO1 i ODO2. Są na stronie, można je ściągnąć, trzeba podpisać i załączyć do wniosku. Na etapie umowy, no to potrzebne jest oświadczenie współwłaścicieli, jeżeli są po wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia. Jest na stronie internetowej, tam też odpowiedni wzór takiego oświadczenia. Ja wrócę do wniosku, bo wniosek się wypełnia internetowo, więc oświadczenie RODO, na przykład kserokopię właściciela działki. Kserokopię, pozwolenia na budowę, to wysyłamy już formą pocztową? Jeśli chodzi o wnioski, wypełnia się internetowo, ale jeżeli ktoś nie ma podpisu elektronicznego, kwalifikowanego bądź zaufanego ePUAP, to musi po wypełnieniu wniosku, po zatwierdzeniu go wydrukować i wersję papierową podpisaną przesłać pocztą na przykład albo złożyć w Tarnowie tutaj w delegaturze. Bo inaczej nie będziemy rozpatrywać. My będziemy widzieć w sieci ten wniosek, natomiast póki nie będziemy mieć wersji podpisanej, to nie traktujemy po prostu poważnie tego, co tam jest zapisane. W związku z tym nie będziemy rozpatrywać aż do tego czasu. Tutaj taka sytuacja, że jak zostanie wysłane pocztą polską, to data stempla pocztowego jest równoznaczna z przyjęciem na dziennik podawczy. Czyli można wysłać pocztą poleconą. Trzeba oczywiście kserokopie podpisane tam za zgodność z oryginałem też załączyć do tego. Natomiast jeżeli ktoś by składał to w wersji elektronicznej, bo ma podpis zaufany na przykład ePUAP, to wysyła w tym systemie na dziennik podawczy funduszu wniosek, ale musi też do niego dołączyć skany tych dokumentów, które powinny być załącznikami. Taki podpis można wyrobić oczywiście u nas. Tak, właśnie to opowiadam tutaj sobie. Zapraszam. Bo... Nic nie kosztuje. Coś jeszcze było. Oświadczenie współwłaścicieli, oświadczenie o wyrażeniu zgody też dla nowo budowanych budynków, współmałżonka, jeżeli czy współwłaściciela, współmałżonka na zawarcie umowy dotacji czy pożyczki, bo to może się wiązać z jakimiś zobowiązaniami finansowymi. To w przypadku, gdy nie ma rozdzielności majątkowej. Tutaj przy zawieraniu umowy dotacji również będzie żądany weksel do podpisu, weksel jako zabezpieczenie tego, że zostanie wszystko zrealizowane zgodnie z zawartą umową. Może być sytuacja taka, że nawet wypłacona dotacja będzie w jakichś okolicznościach podlegać zwrotowi, stąd ten weksel jako zabezpieczenie, żeby
nie było sytuacji, że jesteśmy po przyznaniu dotacji bez możliwości jej odzyskania. Etap rozliczania, wniosek o płatność z protokołem częściowym czy końcowym. Jeżeli mamy jakąś fakturę, no to protokół odbioru powinniśmy spisać z wykonawcą, że na przykład okna zostały wymienione, o jakiej tam wartości i faktura, taki protokół potrzeba. Oczywiście do tego trzeba by dołączyć, czy posiadać dokumenty do ewentualnej kontroli, że te okna spełniają wymagania programu. I będzie wypłacane, może być to rozliczane, po co pewien etap zostaje zakończony i wystawiona faktura. Jeżeli oczywiście jest całkowicie zakończony, żeby nie było takich sytuacji, że ktoś, nie wiem, założył grunt pod docieplenie ściany i już wystawia fakturę, bo chciałby jak najszybciej. Ważne, żeby dany etap był całkowicie zakończony, czyli na przykład chociażby docieplenie jednej ściany i to już możemy fakturować, ale całkowicie, a nie częściowo wykończone, że na przykład tam przyklejono styropian i płaci. Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności. Tu może być też taka sytuacja, bo do zawarcia umowy niepotrzebna nam jest jeszcze nawet umowa z wykonawcą. Ona dopiero będzie potrzebna do rozliczenia. Czyli na etapie umowy, raz, że możemy we wniosku mieć przyznaną, na podstawie złożonego wniosku, przyznaną większą kwotę niż wykorzystamy. Może być sytuacja, że na przykład przyznane na całość jest, nie wiem, 60 tysięcy, a przepraszam, bo tu dotacja aż tyle nie może wynosić, ale powiedzmy, że 30 tysięcy dotacji jest przyznane, a my wykorzystamy z tego na przykład 25, bo jak będziemy zawierać umowę z wykonawcami, to uda nam się taniej to wszystko zrobić. Nie ma obowiązku dostarczania umowy przy zawieraniu umowy o dofinansowanie umowy z wykonawcami. W innych programach było tak, że wymagana była umowa z wykonawcą. Zanim zawarło się umowę, wtedy mieliśmy wpisane rzeczywistą wartość, już taka, jaka miała być rozliczana później. Tutaj nie ma, no najwyżej zostanie część przyznanego dofinansowania niewykorzystana. A czy jakiś zakres prac można wykonywać sposobem gospodarczym? Można wykonywać sposobem gospodarczym, z tym, że te sprawy będą podlegać takiej dodatkowej, powiedzmy, ewentualnie kontroli potem. No chodzi głównie o to, że tak, no zawsze to może być potem wykonywane przez szarą strefę, no bo nie każdy potrafi sobie styropian sam przykleić. Natomiast jak do rozliczenia będzie przedstawiał fakturę za wykonaną, fakturę za materiał, a nie będzie faktury za usługę, to my będziemy fakturę za materiał rozliczać. Natomiast może być też przy okazji jakaś tam kontrola, czy rzeczywiście to było legalnie wszystko. No, bo to jest usług, czy coś tam, zwłaszcza gazowy, no to nie musi być firma, prawda? Ale takie różne roboty budowlane. No, niektóre można sobie, wiele osób będących, nie wiem, emerytami, pracowało kiedyś w budownictwie i takie rzeczy potrafią robić i dalej sobie dorabiają na emeryturze i pewnie sami dla siebie mogą zrobić, jak to wyglądać by mogło w stosunku potem do Urzędu Skarbowego. No mogą takie sprawy być kontrolowane dodatkowo, no, to tylko tyle mogę powiedzieć, bo no, są to duże publiczne pieniądze i będą na pewno w jakiś sposób kontrolowane z punktu ich racjonalnego wykorzystania. No i te umowy z wykonawcami trzeba będzie dostarczać również z fakturami, żebyśmy mogli wiedzieć, co było, co obejmowała umowa. Terminy, sposób składania wniosków to są na stronie internetowej dotyczące naboru. No, problem jest tym, że mamy 90 dni, przepraszam, tak, 90 dni roboczych. Tak, 90 dni roboczych mamy na ocenę wniosku. 90 dni roboczych to jest ponad 4 miesiące. Czyli jak ktoś złoży w tej chwili wniosek, to może się spodziewać, że umowy by mógł zawierać gdzieś tam koło czerwca tego roku. Czyli ktoś, kto by chciał w tym roku zrealizować jeszcze coś, no to powinien się spieszyć ze składaniem tego wniosku. Natomiast no, program jest rozciągnięty i wnioski można składać do czerwca 2027 roku. W związku z tym
jakiegoś gwałtownego pośpiechu nie ma. Dobrze byłoby przemyśleć najpierw te swoje działania do końca, co należy zrobić, przeanalizować, jakie dochody w tym roku, jakie były w 17, może w przyszłości będą jeszcze mniejsze i pasowałoby się wstrzymać i na przykład jeszcze w przyszłym roku dopiero podjąć, bo będę na emeryturze i wtedy się okaże albo coś innego. No to mówię, takie sytuacje różne. Również ludzie pytają często o to, jak dokumentować dochody, jak ktoś pracuje za granicą. No niestety trzeba dokumentować takie dochody też. No chyba, że ktoś pracuje całkiem na czarno i nigdzie nie figuruje ani w jednym kraju, ani w drugim. Jeżeli pracuje legalnie za granicą, składa tam rozliczenia, to trzeba tutaj do udokumentowania dochodów z zagranicy dostarczyć swoje dokumenty rozliczeniowe zagraniczne, czyli jakieś tam ichniejsze PIT-y, łącznie z tłumaczeniem przez biegłego tłumacza, biegłego sądowego, i wtedy wiemy, jakie on uzyskał dochody. Mogą być problemy jakieś z terminowymi rozliczeniami, bo w niektórych krajach nie ma rozliczenia rocznego, tak jak u nas kalendarzowo od stycznia do grudnia, tylko gdzieś tam od marca czy do marca, jakieś takie środkowe miesiące są jako początek czy tam okres rozliczeniowy. W związku z tym tu mogą być jakieś problemy, nie potrafię na to odpowiedzieć, jak to będzie interpretowane. Trzeba by w tej sprawie zadzwonić, jak Państwo macie dostęp do internetu, tam jest, u nas się zajmuje tym pani Renata Czerw, tymi sprawami rozliczeniowymi, i ewentualnie pani Małgorzata Guszek-Kot. Te osoby będą na ten temat wiedzieć więcej, jakie dokumenty, co i jak. No, ale nawet jak będzie nie do końca, nie zupełnie złożone, to zawsze po ocenie formalnej złożonego wniosku będzie informacja, że należy uzupełnić to czy tamto, i będzie na to 2 tygodnie, 15 dni od momentu otrzymania, na uzupełnienie, na wprowadzenie zmian do wniosku. I takie zmiany są dwukrotnie możliwe tam do wprowadzenia, także dopiero wniosek, jeżeli po dwukrotnym upomnieniu się o uzupełnienie nie będzie tego uzupełnienia, to dopiero wtedy wniosek będzie odrzucany. To już jest właściwie koniec. Istotna informacja jest taka, że okres trwałości dla projektu wynosi 3 lata. Czyli praktycznie przez 3 lata po zakończeniu, po rozliczeniu tego wniosku nie można w tym budynku wprowadzać jakichś istotnych zmian. Istotnych, to znaczy takich, które by ingerowały w zasadę przyznania dofinansowania, czyli na przykład wydzielenia powierzchni na działalność gospodarczą. Czy zmiana właściciela w jakiś sposób może wchodzić, bo może nowy właściciel przejąć te zobowiązania różne, które występują. Natomiast no nie można na przykład zdemontować kotła gazowego, nawet jakby komuś bardzo nie pasowało, i zainstalować w to miejsce jakiegoś kotła węglowego. Natomiast po 3 latach można już z tą inwestycją robić wszystko. Proszę powiedzieć, załóżmy tak, że ktoś na tą chwilę ma założony piec 5 klasy na paliwo stałe. Tak. No to ma. Instalację gazową na przykład w domu. Czy może składać wniosek o dofinansowanie? No to deklaruje, że ma kocioł zgodny z wymogami programu. Nikt nie będzie tylko się go, żeby wymienić na gazowy. Tylko powinien dołączyć charakterystykę czy też dane tego kotła, żeby było widać, że on jest klasy 5. Taki jest zapis w programie, i w związku z tym może z takim wnioskować o docieplanie ścian, wymianę okien itd. A jaka ta klasa 5 w końcu tego pieca ma być na przykład mamy dofinansowanie na piec na drewno, spalanie drewna, jakiego w ogóle... No, kotły klasy 5 są wymienione na stronie internetowej Urzędu Małopolskiego i tam można sobie zobaczyć, jakie są dopuszczone do stosowania u nas w województwie. I producenci tam się, że tak powiem, wrzucają te swoje informacje o tych kotłach, i miałem już też takie telefony, że zastosowałam jakiś tam kocioł na pelet, chyba to było, no i nie ma go na tej stronie, no i zadzwoniłem do tego producenta tych kotów, no to powiedział, że on jest w trakcie postępowania, żeby go tam wpisano i że już za miesiąc będzie, czy tam za 2 tygodnie, i w ten sposób, no im zależy też, żeby tam byli, bo to potwierdza, a takie niestety warunki zostały wprowadzone w województwie małopolskim, że tylko takie powinny być stosowane i tylko takie ewentualnie będą mogły być uwzględniane przy rozliczaniu dofinansowań przez nich.
jeżeli ktoś ma gorszy na przykład i chce zrobić termoizolację, musi założyć gazowy, jeżeli ma... Musi założyć taki, który jest zgodny z wymogami, ma... takie źródło, które jest... Musi założyć gazowy piec. No niekoniecznie, bo może założyć pompę ciepła. Albo, nie wiem, ogrzewanie elektryczne, albo coś innego, albo kocioł olejowy, nie? Ale musi założyć mniejszy, bo na przykład ma teraz 20 kW. Może założyć mniej, no powinien w ogóle, podejmując decyzję o tym, jaki kocioł zastosować, powinien się skonsultować z kimś, kto się na tym zna, jak się ten kocioł dobiera, żeby nie bazować na zasadzie takiej. Jeszcze rok mniejszy, na przykład czy tam półtora roku, zanim zrobi inwestycję. No więc tutaj, no trudno mi w tej chwili się tak wypowiadać, czy ta inwestycja powinna aż tak długo trwać. Najlepiej jest, jak ta inwestycja się zawiera w ciągu jednego sezonu grzewczego, żeby już na następny sezon grzewczy, znaczy w ciągu jednego lata, żeby na następną zimę już mieć wszystko i docieplone, i wymieniony kocioł.